Przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni, na placu Jana Pawła II, wznosi się kolegiacki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Niewielki kościół zbudowany jest na planie Krzyża Łacińskiego i ma powierzchnię 300 metrów kwadratowych. Kwadratowa wieża zwieńczona jest gzymsem koronującym oraz iglicą z trzech gałek i krzyżem łacińskim. W czterech narożnikach wieży znajdują się galeryjki zakończone kulistymi obeliskami. Prezbiterium zamyka półkolista apsyda. Dach apsydy oraz kalenicowaty dach korpusu głównego schodzi do gzymsu obiegającego bryłę kościoła. Do apsydy od strony południowej przylega zakrystia. Kościół w stylu dawnego budownictwa sakralnego z XVII i XVIII wieku, nazwanym podług nieba i zwyczaju polskiego, zaprojektowali architekci Marian Baranowski i Roman Wojkiewicz. Jest to połączenie rodzimego renesansu i baroku. Kościół stał się kościołem parafialnym w 1926 roku, a budowę zakończono jesienią 1927 roku, kiedy to na wieży zamontowano hełm i zawieszono dwa dzwony – Maria i Józef. Historia budowy tego kościoła sięga roku 1920, kiedy do wsi Gdynia zaczęli coraz liczniej zjeżdżać kuracjusze i wczasowicze, a msze odbywały się w odległym Oksywiu. Wiosną tego roku zawiązał się komitet budowy kaplicy sezonowej w Gdyni pod przewodnictwem oksywskiego proboszcza księdza Franciszka Łowickiego oraz wójta Gdyni Jana Radkego. W latach 70. urządzono trzy kaplice, jedną po lewej stronie prezbiterium zwaną obecnie kaplicą martyrologii oraz dwie po bokach wieży. W 2001 roku kościół uzyskał tytuł kolegiaty, a 21 listopada 2018 roku papież Franciszek podniósł świątynię do godności Bazyliki Mniejszej, nadając jej tytuł Bazyliki Morskiej. Stąd też nad wejściem do kościoła pojawił się herb papieski Franciszka. Kościół, który jest niewielką budową halową o sklepieniu kolebkowym, powstał i został wyposażony w dużej mierze dzięki ofiarności gdynian. Działkę pod jego budowę podarowała Elżbieta Skwiercz. Szaty liturgiczne ufundował Jan Kamrowski z żoną, Fojtowie podarowali złotą monstrancję, a Aniela Głogowska złoty kielich. W końcu 1925 roku Janusz Bratke z Wejherowa wykonał ołtarz, którego jednym z fundatorów był wojewoda pomorski Stanisław Wachowiak. On również ufundował obraz Matki Bożej Pocieszenia, który namalował profesor Jan Rutkowski. Sukienka obrazu jest darem rodziny Tutkowskich. Uwagę przyciąga piękna chrzcielnica stojąca przed prawym bocznym ołtarzem. W prezbiterium znajdują się dwa okna zamknięte półkoliście z witrażami. Po lewej świętego Stanisława, po prawej patrona Polski świętego Wojciecha. Bazylika kolegiacka Najświętszej Marii Panny jest miejscem wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Hala kościoła podzielona jest na cztery przęsła, które są otwarte parą okien o zamknięciu półkolistym. W okna po lewej stronie wstawione są współczesne witraże. Lewa kaplica w wieży poświęcona jest świętemu Antoniemu. W ścianach kaplicy zawieszono wota. W prawej kaplicy świętego Tadeusza Judy wiszą również wota oraz relikwie świętych. Pod skromną emporą organową wisi model średniowiecznego żaglowca.
Trzecia kaplica, po lewej stronie prezbiterium, była początkowo poświęcona ojcu Maksymilianowi Marii Kolbemu, a następnie przemianowana na kaplicę katyńską. Obecnie jest to kaplica martyrologii. Witraże w kaplicy nawiązują do zbrodni katyńskiej popełnionej na obywatelach Polski, w której wiosną roku 1940 zginęło 21 768 osób. Ponad 10 tysięcy ofiar stanowili oficerowie Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Zbrodni dokonał radziecki NKWD na rozkaz Stalina. Na ścianie wiszą tabliczki oficerów, obrońców Gdyni i Helu w 1939 roku oraz walk w latach 1939-45. Na kościelnych murach wiszą tablice upamiętniające ofiary niemieckiej okupacji, rozstrzelanych w lasach Piaśnicy, pomordowanych w obozie koncentracyjnym Stutthof, wysiedlonych i zmuszanych do niewolniczej pracy, pomordowanych kapłanów tego kościoła oraz ofiary katastrofy smoleńskiej.